Cześć, witajcie, z tej strony Wolfik, a w dzisiejszym odcinku postanowiłem przetestować sobie figurkę z Fortnite'a. Tą figurkę kupiłem w Biedronce za 14,99. Oczywiście jest to figurka licencjonowana przez Epic Game, a wyprodukowana przez PML Kids World. Zabawka, figurka jest od 8 lat. Możemy tu jeszcze zobaczyć, że figurka ma funkcję stempla. I możemy zdobyć ponad 36 figurek. Z tyłu mamy tu jeszcze zapis zachęcający do zbierania wszystkich figurek, jakiś kod kreskowy oraz oraz różne tam ostrzeżenia i tak dalej. Tutaj mamy spis figurek, które możemy tu zdobyć, podzielone w różne kategorie: na legendarny, na epicki, na rare, nie wiem jak jest po polsku, uncommon oraz na inne. Ja kupiłem od taką figurkę, szczerze nie wiem jak się ona nazywa, ale jeśli wiecie, to możecie napisać w komentarzach. Więc dobra, teraz zobaczymy, co jest w środku. Pudełko otwiera się bardzo łatwo. I tu mamy naszą figurkę. Muszę przyznać, że plastik jest bardzo dobrej jakości. Jest taki lekko gumowy, ale naprawdę jest dość ładny. Detale są bardzo fajnie odzorowane. Tutaj ma taką czapeczkę. Tutaj naprawdę fajne dotyku są te, szczególnie te włoski. I to ogólnie figurka nawet fajnie wygląda. Można ją postawić na półce. Teraz zobaczmy sobie funkcję stempla. Stemp można go otworzyć, przykręcając ten korek. Teraz szczerze, bardzo ładny ten stempel. Zostawię, jeszcze była taka instrukcja. A raczej nie instrukcja, tylko taka lista postaci. Możemy sobie zaznaczać, które mamy. Też tutaj naprawdę bardzo. Będzie to na pewno przydatne. Podsumowując, figurka jest naprawdę bardzo solidna, jest dobrze wykonana, robi ładne stemple i ogólnie i na pewno największy fan Fortnite'a nie będzie rozczarowany. Jeśli odcinek Wam się spodobał, koniecznie możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia o nowych filmach na moim kanale. A ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, pa!